ładnie szkic, dobrze zrobione, jak na odpieprz to coś. Na odpieprz. No i nie chodzę, bo mi to zdenerwuje, jak pojedzie się. A tych widziałem, proszę ciebie, co do sklepu dałem obrazy, że też akwarelowo, czyli ładnie od niego to przykłada, bo on takie panorami biorą jak Kuba, nie Kuba, bo jeszcze stroje tam to, wiesz, rozumiesz, nie? Ładnie to wygląda. Ale że za tanio chcą pieniędzy, bo co wie, bo ciężko sprzedać, wiesz. A sklep bierze 30%. I to dużo obrazów, przecież on nie siedzi za, w ciągu jednego dnia, to robi taki obraz, nie? No. Ładnie to, podoba mi się, bo to widać, że to jest fachowiec, nie? Bo Bohomazy to jest inna historia. No ale widzę, stoją trunkarzy, no i mafie. Gówno kupują takie, że kupię, nie wiem, 9, bo to te abstrakcyjne, proszę ciebie, wiesz, rozumiesz, no bo do mieszkania, bo to do mebli dokasowują, wiesz, i płacą po 2-3 tysiące, ale po konkretny obraz, żadnych pieniędzy nie da. Nawet 300 tego nie chcesz. Ja teraz u nas w tym sklepie tam nie znam tego faceta, czy to babka nawet chyba. I ładnie nam, bardzo ładnie miał, wiesz, takie duże, taki wielki. 6,50 euro. A ile tam roboty? Tam kurde nie oddałem przeciw. A po rozwrócie nie idę w dzień. Ale kurde, to by ktoś tam na mnie się dorobił, za kilka lat sprzedał to za odpowiednią cenę. No, że to jest akwarel, raczej ten plakatówka, no plakatówka, obrazy z plakatowe, tu się nie mają tą wartość, tu się zwraca co olej, nie? To jest ta różnica, nie? A to jest olej. To już jest tradycja od tego, proszę ciebie, i wiesz, i olej to możesz mieć nawet obraz 1000 lat, tylko konserwacja, tak, a akwarela nie. Z biegiem lat ona się skruszy. Proszę ciebie, nie? A nie daj Boże, jak drapie wilgoć. Płótno. Weź takie te obrazy Matejko, ile lat temu omalował, no? Tak do dzisiaj. Tylko konserwacje przeprowadzają. Bo płótno nasiąknięte tłuszczem, proszę ciebie, rozumiesz? No. A to nie jest naciągnięte do tego. To jest tylko to, że to szybko schnie, szybciej jak olej, proszę ciebie, nie wodą robisz, nie? Do i tego, nie? Jest taka ta różnica.
I część wyszła, prosili, żeby resztę wysłać i tego, nie? Tam do szkoły, nie? Stary nie chciał, nie zgodził się. A dlaczego? To jest już wiadomo, że to trzeba płacić, nie? To kosztuje, nie? A gdybym poszedł na tą chemię, a przede wszystkim było moje marzenie pójść na pilota. To co się właśnie tego się zaczyna, nie? Z tego nic nie wyszło. Wysłane było, wszystkie papiery były wysłane i stary mi nie puścił. Koszta nie będzie pokrywał. Bolą się mnie inaczej, wiesz. To już niewygodne. Miejsca. On tylko patrzył się, żeby z dzieci mieć korzyść. Wiesz, Gito przez niego stracił oko. No też. Pan elektronika się uczył i też nie skończył tą elektronikę, bo nie do budowlanki, do jeszcze stary miał budowę, to on go do roboty. Do siebie. Przecież państwo płaciło mu pieniądze jeszcze za to, że ma ucznia, nie? Rozumiesz? I Gistracie, a Krystian się nie dał. Kłótnia była, awantura. Krystian powiedział, nie, ty byś mi płacił szkołę. Krystian się nie dał. Rozumiem. Nie mogę się połapać. A okazuje się, w tym luzie, to mówią tym dialektem, to się ma nie garone, nie? Jak brat rozmawiał ze sąsiadem, to się ma, on potem do mnie mówi, ty zrozumiałeś, co on rozumiał? Ja nic nie wiem, o czym żeście gadali. Bo ja w tym czasie, kiedy ja byłem we Francji, to rozmawiałem tym językiem largu, tym paryzańskim językiem, rozumiesz? Jak Paryżanie rozmawiają, nie? No. Ale po tylu latach, jak już nie miał kontaktu, pojechał do tego, z innym dialektami nie miał kontaktu, to wiesz, akurat to był szok dla mnie, kiedy, wiesz, połapać się. To miałem problem przez 2 miesiące, tak, wiesz, żeby się złapać, o co tu chodzi, te słucha, nie? Teraz to i ten Kiebek rozumie i tego, to nie ma problemu. Ten brazyliański język tak samo, nie? Nie ma problemu. No. A te garone to kurde taki spok, bo to każdy region ma to jak w Polsce, tak samo jak to w Kaszuby, nie? Jedź na Kaszuby, zrozumiesz Kaszuba? Kurde, zapomnij. No. Albo Górola. Znaczy tak mówię, albo Ślązoka. Nie? Są takie słowa, że nie zrozumiesz w krzycie. Ja miałem to, jak w pracy, to miałem tyle dobrze, że wiesz, bo ten Niemiec był taki, to młody był szef, on był moim szefem, później ciebie. To był na tyle taki tolerancyjny, że on mi poprawiał, jak coś tego, nie? Jak nie zrozumiałem, jest dobrze coś tego, on mi poprawił, że tak delikatnie, żebym ja się nie wygniewał, ale tego nie, mówić po niemiecku, no wiesz, nie tak jak tego, nie? Nie błędnie. No mi poprawia, no to się mówi tak, to się mówi tak, nie? Ale instruktor to w ogóle nie mówił ci nic, czy ty mówisz źle, czy dobrze, to mnie to w dupie, nie? No. A najwięcej człowiek miał najgorzej to, że masz kontakt z dzikusami, ci co kurde jest, niemiecki kaleczą i ty z nimi pracujesz, to jest najgorsze, bo ty z nimi rozmawiasz, on ci kaleczy ten niemiecki język, wiesz, nie mówi tak czysto, bo wiesz, on tym dialektem, który jest swoje, wiesz, pół turecki, pół arabski, kurde, i te wszystkie narodowości, tak ty z takimi ludźmi pracujesz, to ty się nigdy perfektnie nie zmieniłeś. 6 wieczór. Jedna straż pożarna, druga straż pożarna, proszę ciebie, 2 karetki pogotowia, to się nazywa, i 2 wozy policyjne. I tak słyszę, kurde, coś na korytarzu, jakiś szum, nie?
Ja się okazuje, oni się dobijali do mnie, ja mówię, a ja nie otwieram drzwi. Mówię, co to jest, nie? Ja dopiero patrzę, tu się strażacy taką brechę przynoszą, żeby drzwi wyłamać. Musiałem udawać śpiącego, chorego. A otworzyłem drzwi, kurde, ja wiem, co jest. No, a ona z nimi była. To ty żyjesz, myśleliśmy, że ty nie żyjesz. Całe szczęście, ale wiesz, mi nic nie zrobili. Lekarz tą apteczkę przybada mnie, kurde, czy tego owo, nie? A i ty cholera, to sobie myślałem. Ale no jak to było wtedy, jak nie wiem. Nie wiem jak to było, czy ona zapłaciła to pogotowie i tą straż pożarną. Kurde, nie, to piło szczelinę. No ja nie miałem ochoty z nikim dyskutować. Ja w dupie, dajcie mi ludzie trochę spokój, to się chce odetchnąć od wszystkich, nie? No. Nie, po prostu, wiesz, zmęczony byłem tym wszystkim, wiesz, rozumiem. Ten do mnie przyszedł, tamten, to wiesz, to mnie to znudziło się, proszę ciebie, wiesz. No. Albo mnie z dupę zawracali, a to przyjdź, a to wydzwaniali. I telefonu też nie odbierałem, nic nie odbierałem. Co was pies, mówię wszystkich. Dajcie mi święty spokój trochę. Ja jak mam jedzenie, to mam na kilka dni jedzenie w domu, czyli ja nie muszę chodzić specjalnie po zakupy. Jak ja robię zakupy, to mam na kilka dni. No. No. Jak kupię, to mam go 3-4 dni. No to co? Proszę ciebie, jak mam kawę, to jak już mam kawę, to jestem szczęśliwy, nie? Proszę ciebie, wiesz. Czytałem, proszę ciebie, nie. Telewizor po cichu puściłem sobie. Oglądałem, proszę ciebie, nie. No wiesz, no, czasami ktoś mnie wkurzy, nie? Ale to proszę ciebie, to na ogół tego, no a czasami teraz mi się zdarza, czasami, nie? Ja, bo tak, tego, ten ma do mnie interes, ten ma do mnie interes, ten mnie potrzebuje, ten mnie potrzebuje, proszę ciebie, a jak ja coś potrzebuję, to gówno, razem nie przyjdzie, wiesz, to tak to wygląda. Ja mówię, wreszcie ludzie, dajcie mi święty spokój, kurde, nie? No. Tak, teraz przyjechałem z Francji, nie? Z Beatą, nie? No, to Beata mówi do mnie, no, mówi, tato, odpoczniesz te dwa tygodnie i przyjedziesz do nas, nie? No. Ja mam dobra. Ty myślisz, że ja odpocząłem? A ty spokój. Ta mi dzwoni, ta babcia mi prosi, żebym ją zawiózł na pocztę, kto się nazywa, bo pieniądze coś ma, bo ona ma za nich pamięci, kto się nazywa, a to tego. I mimo, że ona ma córki zasrane, kurde, i zięciów, i raczej tych wnuków, które samochody mają, a żaden babcia nie weźmie, tu się da, wiesz. No. No tylko ja tu się zwa, nie? No. To prosi mnie, tu się zwa, tego. No i za, no. Ej, daj ty spokój. Jak nie ta babcia, to znowu ten inżynier, tu się zwa. Przyleciała Kubita, bo mąż w szpitalu, a dzieciak, ona się boi, te zasrane Mercedesy jechać nie mam, ja. Jeździłem 3 dni, kurde, z nimi, kurde. Skąd? To nawet nie mam co prosić. A co mam kogo prosić, pytam się. No, daj ty spokój. No nie, to ja to są... I to wiesz, czasami człowiek ma dość tego wszystkiego, nie? A słowa, pies, dajcie mi święty, tutaj jestem święty Mikołaj, kurde, dla wszystkich. No, gdzie to pierną, to Sergiusza widzą, a słowa pies, nie? Ale czasami się zablokuje i mówię, to samo ta babcia też mówi, co się stało z tobą, mówię, to całe 2 tygodnie nie widziałam, tysiąca, bo nie mam ochoty po prostu, co odetchnąć od wszystkiego, nie? To i Żaneta też miała tyle razy. Było tak, że jak miałem dość, to że od centy nie odbierałem telefonu. Dzwoni, ona nagrywa się, jak głupia. No to taki wał. Daj mi spokój też.
bank cię przyjmie i w sejfie masz to kontrolowane. W chwili na konto tego wydatku wartości, to możesz wziąć kredyty i wszystko. Ale to o tym nie mówię, to trzeba sobie robić, co to się dzieje. Ale pamiętaj jedno, że się nazywa. Normalne dziecko, brałem pieścioneczek, tam ten kolczyk i to wiesz co? Kupisz go za 2000 czy za 1000 z tam małym oczkiem, a jak przyjdzie kryzys, to robisz co? Za 100 euro ci kupią, proszę ciebie, na złom. Jak jest złom? Tak ją nie jak to ja rzucę, ja tylko jako złom. I robią, nie wiem, czy w tą akcję. Słuchaj. Jest droższy tego. Jakbym bym wolał zamiast złota, to ja wolę coś na diament kupić. Rozumiem się. Jak masz porządny jeden diament, to jest więcej wartości jak to za kilometr. Na ten kryzys jest przygotowany. Tego to jest w tajemnicy, to ujęte, proszę ciebie. Ty myślisz, że oni nie mają jakieś pieniądze przygotowane coś na upadek? Już wyprodukowane? A ja, nie masz. Tylko to się nie wolno tego ujawnić. Proszę ciebie. Ale musisz podać, czy jesteś wierząca, czy nie wierząca, bo jak religię poszła, czy ewangelik, czy katolik, nie? No. I bez twojego zdania, jak już to powiesz, to już do widzenia, to już jest kwestia biały. Ja wiem, jak ze mną było. Jest zaświadczenie z księdza, że to jest zbliża jakiejś religii. Bo jak gorzej, jak już przyznać się raz. Potem chcesz zrezygnować, to już musisz podać. Nie? I to kuda idzie wszędzie, to kuda, to gówno. To w komputer ci wpierdolą i załatwiony jesteś. No. I tak właśnie wyszło, że księża mają teraz rentę państwową. Dzięki, kurde, ludziom, którzy pracują i podrzucają z podatku, od razu im to biorą. To zależy od zarobku, jaki masz zarobek, nie? Obliczają, nie? No, ileś tam pracy idzie na kościół, nie? No. A to, co idzie na kościół, jakie państwo jest zrafinowane. Przykładowo, biorą na kościół, nie? Z twojej pensji, nie? Dają. 19% państwu, tak u nas, nie? 19, bo ja nie wiem, ile to procent bierze, ktoś na podatku biorą. Na kościół, gdzie nie? No, na podatek, jak u nas, 19%, nie? Teraz tak. Ubezpieczalnicy doliczają podatek dla Skarbu Państwa, proszę ciebie, nie? Z twojego zarobku. To zależy, ile ty zarabiasz. Prawda? Na kościół idzie, proszę ciebie. Na odbudowanie DDR-u idzie, proszę ciebie, biorą, tu już powinni dawno już nie brać, ale biorą dalej, jak już, wiesz, to jest kurde wszystko oszustwo, proszę ciebie, nie? No. No i na ten Flaggenferzy Sirung, proszę ciebie, nie? To ci zabierają, proszę ciebie, nie? No jak masz klasę 1, tak jak ja miałem, zarabiałem, miałem 3,5 tysiąca, to połowę z tego pieniędzy mi zabrali. Marek, nie? Marek. Potem jak było euro, to był znowu inny przelicznik, bo proszę ciebie, nie? No. O, jedynkę miałem też, bo jak w małżeństwie, to się robiło tak, żona pracowała i mąż, to się robiło 4-4, nie? No bo to dostawał ten, taki blankiet dostawałeś co rok, tylko z Urzędu Miasta. To jest taka karta, proszę ciebie, pracownicza, nie? No i czy są grupy się nie zmieniło u ciebie, no, czy jedynka to jest samotny, nie? To ty ci łupią równo, te skurwysyny. Jak jesteś samotny, to ci połowę pieniędzy zabierają do. A jak ty masz 3000, to ci zabierają ci 1,5. No. Od razu ci idzie w łeb. I tylko dostajesz tego, brutto zarobisz 3000, a dostaniesz tylko 1500. No, a jak ty myślałeś? Ja nie wiem, jak uciekać, bo u nas to trzeba to zgłosić. Ten, jak tego grupę zmieniasz, to idziesz do Urzędu Miasta, mówisz, że Urzędu Miasta zmieniają ci i dają ci tę
kartę pracowniczą, taka karta jest, nie? I ty jak idziesz do pracy, to tą kartę przedstawiasz w nowym zakładzie, że tego, to, jaką grupę masz, nie? I według tego ci obliczają, nie? Nie wiem jak tutaj... I widzisz. I Kościół. Jeszcze to, co ci na Kościół potrącają, państwo znowu obciąża podatkiem Kościół. To z twojego zarobku dwa razy biorą podatek. Co ty dajesz na Kościół? Jakie kurwa złodzieje pierdolone? Bo Kościół też musi odprowadzić podatek do państwa. I ksiądz jak dostanie tą pensję, bo to dostaje pensję z czego? Z ludzi, którzy płacą na Kościół. To on z tego jeszcze, on dostanie pensję, te 2,5 czy 3 tysiące, bo przeważnie mają 3, ponad 3 tysiące te chuje, więcej jak ty. Jeśli nie napracuje, nie? I on z tego musi podatek zapłacić. To są właściwie twoje pieniądze, to ty, co ty wpłacasz. Ze wszystkich ludzi, którzy dają na Kościół, nie? Nie dość, że kurwa ci zabiorą, podatek od ciebie biorą z twojej pensji, to jeszcze kurde z tego, co ty dajesz na Kościół, też biorą podatek. Jakie kurwa rafinowane, widziałeś? Jak to wygląda? Na ulicę. Kto ci to będzie za ulicę? Już teraz wszędzie to tak robię prawie. No. Żeby Kościół tego... Kościół wywojował sobie, by pracował. To, że państwo teraz płaci im tego, bo to prawidłowo państwo nie powinno płacić. Bo to nie jest pracownik państwowy. To jest kościelny. To powinien Rzym płacić mi kurwa rentę. Widzisz jak Kościół ma władzę? Skurwysyny? Dlatego tak się mówi, jak masz księdza w rodzinie, to wszyscy dobrze żyją, cała rodzina. Wiesz jak jest, nie? Złodziejstwo na złodziejstwo, aby tylko wiesz. I popatrz, ilekrotnie każdy z nas płaci podatek. Dostajesz pensję, prawda? Z tej pensji już państwo zabrało swój podatek dla siebie. To jest jeden. Prawda? Na pozostałe to ubezpieczenie, tam to jest normalne, bo to wiesz, ubezpieczenie musisz mieć, nie? Bo tego. To z twojej pensji. Teraz tak, idziesz do sklepu. Każdy jeden artykuł jest podatek w tym liczony. Idziesz masło kupić, jest w tym podatek wliczony. I to z twojej pensji zabiorą. Nie ze sklepu biorą podatek. Podatek bierze z ciebie i pokrywa podatek. Płaci. No. Samochód dajesz do naprawy. Zwróć uwagę na to. Samochód dajesz do naprawy, nie? To tam ci pisze rachunek. Część wymieniona taka, z robocizna, tyle. I plus dodatek, podatek. Podsumowany jest na końcu? Jest podsumowany. I to z ciebie żyra. On o siebie nie płaci. On z twojej pensji idzie do sklepu, robi zakupy, wydaje ci ten kwit. Na koniec ile procent jest podatku? Za cały, coś ty kupił, artykuły, podliczony podatek. No. Mewrsztojer pozwany taki. Gdzie dość, ale czy nie? Ale babcia klozetowa płaci. Tak. Właśnie ona jest jako pracownik tam, jakiejś instytucji, to ona ma pensję i płaci podatek. No niestety, kochany. To wszędzie. Kupisz papier toaletowy, za to płacisz podatek. Jest w tym papier, policzony podatek. Monte Carlo jest częściowo podatek w kasynach. Monaco w kasynach, nie? W Andorze też masz, nie ma podatku, tylko tam tylko niektóre artykuły, tylko niektóre, chyba hotele mi się tylko płacą w podatek. A tak jest zwolnione podatku. No. W Monaco bardzo dobrze się można żyć, bo nie ma podatku. Szwajcarii. I nie wszystko jest, nie na wszystko jest podatek też, nie? To są pewnie tam takie różnice, nie? No, tylko
my, Niemcy, Austria, proszę ciebie, w ogóle ta cała Europa pojebana, kurwa, podatki płaci. No. W artykułach Polski też znajdziesz podatek teraz. We wszystkim. No. I teraz co się okazuje? Jak jeszcze mało to. Przychodzi transport. We Wiedniu będzie ten sam towar, co kupujesz. Tu będzie droższy, jak we Wiedniu. Ten sam artykuł. Ta sama firma. Narzut transport. Narzucają transport plus podatek. W miejscowościach kuracyjnych, oboje, czy to będzie w Austrii, czy to będzie w Niemczech, czy to będzie w Polsce, tam dopiero są narzuty. Narzuty. Oprócz podatku, to jest normalne. To miejscowość stresowa. Gdzie można od ludzi wyrwać pieniądze z gęby? Tylko stan. Najwięcej, nie? I kto dostaje po dupie? Najlepiej państwo zyska na biedocie. Bo na bogatym jest ciężko, bo ma prawników, on ma to, on ma tamto. Przy ciebie, wiesz, oni się trzymają. Oczywiście, że tak. Przecież biedny się nie sprzeciwi się, bo nie ma żadnych szans. Nie weźmie adwokata, żeby się wymknąć się z różnych kombinacji. Tylko bogaty się wymknie. No widzisz. Niemcy chcieli zrobić Niemcom, którzy mieszkają poza granicą, żeby też płacili podatek dla Niemców. To nie przeszło do domu, bo chcieli pieniądze wyrwać, wiesz? Tak Schumacher. Tak Schumacher nie był durny. On walał, to się, bo on ma tam inne przywileje w Szwajcarii, jak tu w Niemczech. On by te kurde tymi pieniędzmi szybko szedł na dziady. Te miliony, co on tam ma. Jeżeli to Schumachera, to do dzisiaj Niemcy mają pretensje, że wiesz, on się wymknął od Niemców. Schumacher. Masz we wszystkim. Płacisz za mieszkanie, masz wliczany podatek. Płacisz za światło, masz. Popatrz, ilekrotnie z twojej pensji idzie pieniędzy. Dla państwa. Płacisz za światło, masz podatek. Płacisz za wodę i wodę wliczony jest podatek. No. To ilekrotnie z twojej pensji idzie na podatek. Zarobisz 3000, płacisz podatek, bo zarobisz 3000, już ci kurde robią kurde podatek. Tak. To jest normalne. Płacisz podatek. Żaden ten z Paskualem tego kupili ten dom. Do urzędu miasta musieli zapłacić za wzbogacenie do domu, nie? 40 tysięcy w łeb. Dlaczego płacić? Kiedyś było tak, że jak miałeś na końcu na książeczce w Niemczech, to jak to wyrafinowany rząd myśli, tam te kurwa się złodzieje siedzą, myślą, wiesz? No, oni cwani, bo oni pieniądze musieli w Szwajcarii, żeby uniknąć podatku, nie? W Niemczech tutaj, skurwysyny. Ale przykładowo, masz na, to już zrobili od dawna, to ta Merkel jebana zrobiła to szmata. Kiedyś miałeś, ta Merkel szmata zrobiła, miałeś na książeczce 10 tysięcy, proszę ciebie, już przekroczyłeś jedno euro w 10. Płacisz podatek, za to, że masz oszczędności. Te pieniądze, co sobie odjąłeś z żołądka, no, odkładałeś na książeczkę powoli, żeby mieć jakieś na stare lata, to ci kurwa pierdolnie podatek ci jebana. Tak to wygląda. Jawne złodziejstwo, to jest okradanie ludzi. No, a ona kurwa rozpierdala pieniądze, to na Grecję, to tu, to tam, kurwa, być łatwo rozpierdalać pieniądze, czy, nie, ludzkimi pieniędzmi, bo to są ludzkie pieniądze, nie ich. No. I tak jest wszędzie. A co, ty myślisz, że w Austrii jest inaczej? No. Ona w tej chwili jest jedną osobą w Europie, narzuca wszystkim wolę. Tak Hitler przedtem narzucał, to jest nie za teraz ona. Dlatego ją wymalowali, kurwa, hitlerówkę, kurwa. Widziałeś to? To Grecy zrobili. A ona ładnie wygląda, to zdjęcie, jak ją odpierdolili w mundurze hitlerowskim. Z swastyką tutaj na ręku, to jest tak. W gazecie to przecież. No.
Grecy. Wypieprzyli, tak. B gówno, zwróć uwagę, kupy, zwróć jeszcze sami podatek. Liczony podatek, obojętnie co gówno kupisz, kupy. To zwróć, to tak obliż sobie, ilekrotną rzecz kupujesz w sklepie, żywność, papcie, buty, cokolwiek podatek, to obliż sobie, ile te pieniądze ci poszło w pizdu. Jakby ci ten podatek nie wliczali, ten za żywność, za to wszystko artykuły, co kupujesz, to byś, kurde, lepiej żył. Moim zdaniem wystarczyło, jak ci już z pensji potrącili podatek. Te 19%, nie wiem, ile to tutaj potrącają, nie? W Austrii 1002. Ale u nas 19, kiedyś było 14, a teraz 19 zrobili, bo jak podnieśli, widzisz? Bez zgody narodu. To się nazywa demokracja, wiesz? To jest anarchia, a nie demokracja. Proszę ciebie, wiesz. I ci kurde łupią. No. Gdzie się odwołać? Gdzie biedny się może odwołać i obronić? Weźmiesz adwokata, a gota na sam wstęp, wchodzisz do niego, już musisz dać mu 50 euro, żeby dwa słowa ci powiedział. Tylko dwa słowa, nie żeby zaczął pracować w papierach. A jak zaczniesz w papierach, to on sobie liczy za godzinę. Jak ci policzył ponad 100 euro za napisanie papierku, stać ci będzie, kurde, za byle gówno iść. Biedni. Jak biedni? Przecież on idzie na rentę, to ma państwową rentę. Ma większą jak ty. To ty o tym nie wiesz. Ale tak, słuchaj, parafianie nie muszą dawać. Każdy, który pracuje, to mu z pensji potrącają od razu na kościół. Czy ty wiesz o tym? Pytają się, jaką ty religię posiadasz, jak idziesz do pracy? Tylko rząd. Ten się kurwa raz chuj wypowiedział, że ten cały kutas, kurde, kurde, ty mafiozo, tego z rządu, że pieniądze pierwsze są dla nas, a nie dla ludzi. A jak chcecie ludzi, to niech wasz czerwony się pomaga. Tak bym z tym powiedział. No z tych afrykańskich, ten miliarder, co siedzi w rządzie, jest przywódcą, jest, proszę ciebie. No. Moje ludzie, to znaczy wojsko, proszę ciebie, on, jego cała klika, banda. Widzisz? I te durne Niemcy, kurwa, wysłał, ja bym mu, kurwa, wysłał, chujowy. I te pieniądze są przeznaczone dla biedoty, co dla biedoty. Dlaczego oni się tak zbroją? Za co oni się zbroją? Kurwa, z durnych Niemców, kurwa, pierdolonych, durnych, kurwa. No. I te inne kraje są, kurwa, albo tak, mnie to krew zalewa, jak ja widzę, czy aktorzy, nie aktorzy robią, to się ma takie, wiesz, te konkursy, nie konkursy i te spędy, nie? Spędy, no, ja bym, kurwa, zrobił spędę. No, a gdzie?